No dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj mamy 3 stycznia i właśnie dojechał do nas nowy nabytek, pierwszy w tym roku. No, trochę tego się jeszcze pojawi, także zaraz zobaczycie, co to jest. A najpierw muszę odczepić widły i zaczepić taką tą czerwoną ramkę, co mamy, bo trzeba tym zjechać. Tak, na klocka go będziemy musieli postawić, bo nie odjadę teraz. Nie? Nie. A, przekaźnik jeszcze. A, ma tu. No. Fajny. Używany, ale fajny. To 7220. Trzeba będzie podnieść. Gdzieś tu nóż miał? No, maszyna to Ferneland 864. Mm. 3,5 tony. Ty, na tablicy pisze, że 3,5 tony ma. Ogólnie tak, wzięliśmy z bocznym ścieleniem, w sensie nie braliśmy tego górnego obrotowego, tylko ten sposób. Według nas jest to lepszy system. Sterowanie elektrozaworami, także teraz będzie tylko jeden wąż hydrauliczny, jedna para węży hydraulicznych i
i reszta będzie tutaj sterowana z tego komputerka. Także mamy też regulowaną prędkość łańcucha teraz, kierunek, cofanie do przodu. Także no fajnie mi się wydaje. Zaraz zobaczymy, jak to będzie ścielić. Pierwsze ścielenie zrobimy. Fajnie się prezentuje. Tutaj sterowanie zewnętrzne. Tak samo. Od środka tak to wygląda. Ogólnie jest to większa ścielarka, dłuższa niż ta, co mieliśmy. Także zobaczymy, jak to będzie ścielić. Teraz świeże noże ma. To powinno ścielić. Takie zabieraki widzimy. Też na, widzę też na wałku są. Listy też są ten chyba mocniejszy. Chociaż mogę się mylić. Też mamy przykładnie tutaj. Żółw zając. Wiatraka. Ten żółw to jest chyba po to, jak kiszonkę, nie? Robimy albo siano sobie ścielimy. Jest opisany plus minus? Czerwony i niebieski. No. Tu kable. Tu powinno być, nie? Nie mogę być pewny. Cześć, zobaczę, otworzę tu. Czy tu coś będzie widać? A, dobra. Teraz pójdzie. Dobra, zamkniemy. Czy coś jest? Pusto. Na razie sterownik weźmiemy na luźno. To aż dwa kable wchodzą. Nie, jednak dwa. Co robisz? Patrzę tutaj, cofanie. No, cofanie jest ten, już też widziałem. Dobra, to włącz hydraulikę, zobaczymy, jak to chodzi. W drugą stronę może. Poczekaj. Tykać tyka. A ty nie te bierzesz. Klapa. Elegancko. Co? To jest coś tu. Cześć.
Opuszczasz blachy tutaj. Chcesz zobaczyć? Czekaj, weź, podnieś. W drugą stronę teraz. Teraz masz na maksa już. Aha, bo to tylko w jedną albo w drugą stronę możesz, jo? O. Co to było? Aha. Dobra. Tu napinać, jo? Jo. Optical. No. Ciekawe mnie, co to jest. Aha. Dobra. Już wie. To trochę głupia, że na śruby, nie? Ja. Nie mogli dać takich, wiesz, jak w przyczkach nie masz takie... Aha. Wiem, o co chodzi. Dobra. Dobra, robimy test. No i dobra, ładujemy pierwszy balot do nowej ścielarki. Tutaj to nie ma problemu, że ten, że się nie mieści. Mała maszynka. Mała maszynka. To są duże jakieś stawki. No. Dobra. Złapię drugi balot. Ten tu... Jo, też już myślałem. Tutaj to zostawiamy tak jak jest? Podnosiłem. Aha, podnosiłeś. No. Według mnie bardziej by było jakby to było tu, nie? Ale do okrągłych może jak dwa baloty? To lepiej tak. Gorzej sięgnąć. Aha, bo wyżej masz, jo? Koła też są szersze. Czy nie są szersze? Nie, chyba takie same, co? BKT. No. Lubię opony BKT, także... Chyba okej. Tu jest pokazana smarowniczka, a jak to smarować? Trzeba będzie instrukcję przeczytać. Chcesz mój? Co? No. Tu napinacz. Elegancko. Mówię, nie tak jak w naszej starej. Zobaczymy jak te głowy trzymają. No. Nie powinno być źle, mi się wydaje. No i przy tej ścielarce nie będziemy mieli takiego... ten, w przypadku, że słoma nam się będzie poza klapą wypychać,
Ciekawe po co to jest. No i dobra. Pierwsza próba. Uhuhuhu. Ale dźwięk. Co powiesz? Ty byś mógł poza oborą teraz siedzieć. Taki dźwięk jakby z samolotu. No, na pewno jest głośniejszo. Ja nie mogę, ale to ma siłę dmuchania. No, kurczę włączy. To już poza oborę ci poleciało. To starą to nie sięgało tam na tył, no. I dawałem full gas. No. A tutaj to teraz na początku miałem, to zauważyłem 560 było, które później puściłem na 40. Ale kurde, to daje nieźle. No, dosyć mega szybko działa. No. Jeszcze taki tryb wyjścia. No. Dobra, następny. No. Także no, wstępnie możemy powiedzieć, że zakup udany. Jeśli chodzi o starą ścielarkę, od razu powiem, że ma już swojego kupca. Znajomy kupił, także no, na dniach pojedzie do znajomego. Teraz ładuje ten kolejny balot i ścielimy. Kurde, nie no, naprawdę taką siłę dmuchu to ma. No jak kupowaliśmy tą starą ścielarkę Kvernalanda, to ona dmuchała używana lepiej od nowej Sipmy, ale tu to naprawdę jest przeskok teraz, jeśli chodzi o jakość ścielenia. Masakra. Tutaj poza obory elegancko ładnie ścieliło, dało radę. Także no, to naprawdę jest jakość. Ale to słychać nawet jak się włączy ścielarkę już, że ten dźwięk to naprawdę. Fajną robotę to robi. Łańcuchami nie przyciągasz? No ja. Ale robi robotę. Jak to tu wygląda?
Ale dobrze, że dłuższe wzięliśmy, nie? Co? Dobrze, że dłuższą wzięliśmy, nie? Bo tam różnicy dużo nie było, a jednak ten. Wiesz, co ten... Tu coś jest? Czy tam będzie się słoma zbierać? Tam będzie się... Tam ogólnie jest przerwa, nie? Aha. Tylko to trochę zasłania. Ogólnie wyższa jest, nie? Z tamtej jak cofałem, to widziałem jak klapa. Aha, jo. A tutaj ten. A tutaj to... Widocznie się tak do tyłu nie ma, nie? Pociągniesz ten łańcuchy? Jo. Czekaj, to jest... Tu. Ale też najważniejsze, że tutaj ten nie będzie wypadać tyłem, to też nie będzie tak się brudzić tutaj na betonie, nie? O, trochę brudne szyby są, no ale dobra. Otwieramy. Tu mamy ten, okej. Okay. Nie ma porównania, jeśli chodzi o ścielenie. Bez kitu. To jest naprawdę. Balot przecież jak szybko nam poszło teraz tym balotem. Szyby zaczynają parować. Dobra, ładujemy następny. To jest fajne tutaj, to zewnętrzne sterowanie. Możemy sobie ustawić. Dobra, bierzemy tego balota. On jest taki trochę mokrzejszy. To jest z góry. Także... No i dobra, teraz to bardziej mokrzejszy. Bardziej wilgotna słoma. O, widzicie, teraz płat się oderwał, ale nie spadł. Tak to już, jak przy starej ścielarce, już byśmy mieli tutaj kupkę słomy. Ale naprawdę, ten wiatrak naprawdę mocno pucha.
laki mają pościelone. Dobra, biorę następny balot i idziemy do obory. Ale teraz masz porównanie. Nowa ścielarka, stara ścielarka. Jest większa. Bo zapomniałeś wciągnąć ten. Ale to teraz nie wciągniesz już tego. Sznurki obciąłeś. Nie! Teraz jest, będziemy mieli odpowiedź na najważniejsze pytanie. Bo w teorii powinno być wszystko ok, powinienem wjechać tutaj. Zaraz zobaczymy, czy w praktyce też tak jest. Na raz i tak nie wiedzie, bo starą też nie wjeżdżaliśmy. Trzeba było wziąć większy łuk, wycofać i wtedy wjechać. Zaraz zobaczymy. Styk. O. Tu. Nie wiedzieć. Co? Jeszcze nie, ale zahaczysz. Chyba. Będzie ciężej tu wjeżdżać teraz. Co? Co większy łuk będzie musiał brać. O, teraz całkowicie inny tor jest. Derajo!
trochę więcej niż minuta i pościelone. O kurde. Co krówki? Jak tam nowa ścielarka się podoba? Chyba się podoba. Nie wycelował dzisiaj. Trochę jeden balot tutaj dziennie idzie. Także. Co miśki? Co? O jeny. Cały w słomie jestem. Czuję się taki mały oczywiście. Był z tych starej. No. Którzy większe. No. Taki niski się czuję. No. Jak ten, jak jechałem za tobą, to ten drążek jest wyżej od kabiny. No teraz może nie, ale wcześniej jak był ustawiony tak. No wprost. Co, jak byś podsumował? Best. No. Dyszę jest ten sam. Chyba. Podobno. No. Nie no. Mi się najbardziej podoba, że jest na pasku, nie? No. Tutaj, a nie no. Łańcuchy. No ja. No i tutaj masz przekładnię, masz ośkę wyprowadzoną bezpośrednio i paski, nie? Jest dużo prostsza. No. Już jestem ciekaw, czy tam tutaj stali, to na przekładni tutaj regulujesz? Chyba ja oni. Raczej ja oni. Ale co chciałeś powiedzieć? Że w tamtej ścielarce w sumie najbardziej się psuły te łańcuchy, nie? Napęd. No. A tutaj masz dużo prostsze. Bo tu wiatrak jak masz napędzany? Z przekładni. Tak jak w tej starej, nie? Aha, tam jest ten. Bo, a nie był starej z łańcucha? Bęben? No nie, było łańcuchem trochę do góry. Tutaj też? Nie wiesz. Nie wiem, a możliwe. Czy? Już teraz ten. Tak się nie przyglądałem. Nie, tu masz normalnie przekładnię całą. No. Nie masz w ogóle łańcucha. Czekaj, przyświecę. No. Masz jedną wielką przekładnię i... Toś pewnie tu wałkiem idzie. Także co? Tutaj też w razie jakby coś zapchało, czy ten, to na paskach się raczej będzie ślizgać, nie? No i możesz ten, nie? Podnieść tę płytę. Wiesz o co chodzi? Nie. No wiesz, tej starej to po prostu, wiesz, nowe śruby wstawiałem i wtedy załączałem tamto, że jak wcofasz, że przegadnie w drugą stronę się kręciłem, to wtedy też no puszczało. No ogólnie co tu porównywać, tamta ścielarka z którego roku jest? Co nie matki to to. No bo to w starej ścielarce też ten, nie? No ale zobaczymy. Na parę lat będzie w porządku, nie będzie problemu, nie? No ale ja. Kiedyś. Ale to w tamtej ścielarce przecież już było rozwalone jak go kupiliśmy to, nie? Ogólnie nie. Jak nie? Bolec? Ten jeden był urwany już. Pamiętam. Dobrze smarować ten i będzie jeździć. Dla mnie wejście. No ale też nie wiem w sumie co lepiej. Bo w tej starej było to zamknięte wszystko, nie? Starej nic nie było z dołu. Ale od dołu też masz. Czyli teoretycznie słoma jak tam trochę naleci, to powinna wylecieć. No i ten, w starej nie mieliśmy tutaj otwieralnej płyty od dołu. Kamyki czy co, to one tam się zbierają. No. Tamtej starej to kiedy miętoliło i pękało łańcuchy. No ja. No. Mogłem tego tu nie otwierać. Także co? Pierwszy nowy nabytek w tym roku. Kalamitki nie ma na tym. No. Pierwszy, ale już możemy powiedzieć, że nie ostatni. Pierwszy i minimalny. No.
Także co? No a dzisiaj to by było wszystko. Wielkie dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Do następnego. Cześć.